Dzisiaj 21. niedziela po Trójcy Świętej, a także pamiątka umarłych oraz wszystkich świętych pańskich. Chciałabym Was wszystkich dzisiaj nauczyć hasła tygodnia 21. po Trójcy Świętej. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Jest zapisane w liście apostoła Pawła do Rzymian w 12 rozdziale 21 wierszu. A chciałabym to zrobić, pokazując. Przygotujcie swoje ręce i zaczynamy. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Próbujemy wszyscy razem. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. List do Rzymian 12:21. Jeszcze raz wszyscy bardzo głośno, wstańcie wszyscy i pokazujemy. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. List do Rzymian 12:21. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o pewnym człowieku. Człowiek ten wędrował i wiele ludzi szło za nim. Wszyscy zastanawiali się, kim on właściwie jest, ale w tak ciekawy sposób opowiadał, że wszyscy szli i chętnie go słuchali. W Ewangelii Jana czytamy 7 wyjątkowych słów, w których tłumaczy on, kim on jest. Każde z nich zaczyna się od słów ja jestem. W 6 rozdziale czytamy, że Pan Jezus mówi, ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. A kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Pan Jezus jest dla nas pokarmem. Możemy czerpać z Niego siłę. On obiecał, że kiedy będziemy przychodzić, nie będziemy chodzić głodni. Jecie chleb codziennie? Zastanawiam się, czy dalibyśmy radę żyć bez chleba powszedniego. Światłość. Czy byliście kiedyś w pomieszczeniu, w którym było całkowicie ciemno i nic nie było widać? Czy czuliście się wtedy bezpiecznie? Pan Jezus powiedział o sobie, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. Wystarczy mała lampka, a już czujemy się bezpiecznie. I właśnie Pan Jezus także o sobie w Ewangelii Jana w 8 rozdziale tak powiedział. Ja jestem światłością świata. Zaufajmy Jemu, idźmy za Nim, a nie będziemy podążać w ciemności. W 10 rozdziale Pan Jezus mówi, ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce i zna swoje owce. W czasach Pana Jezusa pasterz był kimś, kto się opiekował. Kiedy jakaś owieczka się zgubiła, szedł po nią i szukał jej. O tym trochę więcej opowiadała Wam Pani Kasia, dlatego nie będę rozwijać tego tematu. W tej samej historii mamy słowa Pana Jezusa, ja jestem drzwiami, jeżeli kto we mnie wejdzie, zbawiony będzie. Nie wiem, czy widzieliście, ale pastwiska kiedyś miały właśnie takie drzwi, najczęściej były z takich wielkich kamieni, ja tutaj użyłam cegieł. I pasterz na noc kładł się właśnie tutaj, był takimi drzwiami. Sprawiał, że każdy, kto chciał wyjść czy wejść, musiał jakby przez niego przeskoczyć. Pan Jezus jest drzwiami. Kto przez niego wyjdzie lub wejdzie, będzie zbawiony i znajdzie pastwisko. Pan Jezus się troszczy o każdego z nas. Możemy iść z Nim. On nas zna po imieniu. On sprawia, że żadne niebezpieczeństwo z zewnątrz nie będzie na nas schodziło. Droga. Każda ma swój początek i koniec. Pan Jezus powiedział, ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Pan Jezus jest drogą, która prowadzi nas do konkretnego celu. Dzięki Niemu możemy dostać się do Pana Boga.
Krzew winny. O nim mówiliśmy jakiś czas temu. Opowiadaliśmy o tym, że Pan Jezus jest krzewem, a my jesteśmy latoroślami, które wydają owoc. Pan Jezus powiedział: ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, ten wydaje dobry owoc. A na koniec zostawiłam fragment z 11 rozdziału. Tutaj mamy grób. W takie miejsce wkładano kogoś, kto umarł, jego ciało. Dzisiaj właśnie jest dzień, kiedy zazwyczaj szliśmy na cmentarze. Tam wspominaliśmy naszych bliskich. Chciałabym, abyście pamiętali, że Pan Jezus powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i żywot. Pan Jezus umarł, ale trzeciego dnia zmartwychwstał i obiecał, że kto wierzy w Niego, ten też zmartwychwstanie i będzie miał żywot wieczny w Bogu. Takie obrazy użyte przez Pana Jezusa. Zastanawiam się, dlaczego właśnie takie? Dlaczego właśnie takich obrazów użył? Zastanawiam się, który z tych obrazów dla Ciebie jest najbliższy Twojemu sercu, jest dla Ciebie najważniejszy. Zastanawiałeś się, co znaczy nasz dzisiejszy werset? Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Często jesteśmy kuszeni w różny sposób. A nie idź do szkoły, a ściągnij na sprawdzianie, skoro jest online, a wrzuć wszystko do szafy. W różny sposób. A ten werset zachęca nas, żebyśmy te wszystkie pokuszenia, te wszystkie potrzeby, czy kolegów, czy rzeczywistości odrzucili, ponieważ Pan Jezus jest dobry i On chce, abyśmy dobrem zwyciężali wszystkie te pokuszenia, wszystko to, co się dzieje. Pamiętaj, On jest z nami. Kto idzie za Nim, ten będzie chodził w światłości. Czyń dobro. Powtórzmy sobie nasz werset. Pokazujcie. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Rzymian 12:21. I jeszcze raz bardzo głośno. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Rzymian 12:21. Powtórzmy sobie piosenkę Bóg nie umarł. Ja będę pstrykać, żeby nie było za głośno, ale zachęcam Was do klaskania. Bóg nie umarł, nie, On żyje. Bóg nie umarł, nie, On żyje. Bóg nie umarł, nie, On żyje. Daj Mu ręce swe, daj Mu serce swe, bum, bum. Daj Mu nogi swe, daj Mu duszę swą, woo! On zawsze z Tobą jest. Bóg nie umarł, nie, On żyje. Bóg nie umarł, nie, On żyje. Bóg nie umarł, nie, On żyje. Daj Mu ręce swe, daj Mu serce swe, bum, bum. Daj Mu stopy swe, daj Mu duszę swą, woo! On zawsze z Tobą jest. Mu zawsze się mówiło, że lepiej dawać kwiaty i rozpieszczać za życia, niż potem zanosić wszystko na grób. Dlatego chciałabym Was zachęcić do tego, abyśmy zrobili wspólnie ramkę dla dziadków, pradziadków, bądź nawet dla rodziców. Wszystko, co nam jest potrzebne, to tekturka bądź gruba kartka papieru, zdjęcie, które chcemy użyć, linijka, ołówek, coś do zrobienia dziurek i mulina bądź włóczka. Naszą kartkę papieru składamy na pół, a następnie kładziemy na niej zdjęcie i zaznaczamy kropki w takiej samej odległości. Zdjęcie staramy się ułożyć na samym środku. Ja wybrałam 2 cm i po zaznaczeniu ołówkiem otwieramy kartkę i za pomocą tego przycisku do tablicy korkowej robimy dziurki. Następnie włóczkę, ja wykorzystałam mulinę, przewlekamy tak, aby powstały tylko takie rożki. Od wewnątrz zawiązujemy końcówkę i już mamy prawie gotową ramkę. Następnie wkładamy zdjęcie.
i tak oto powstała nasza podstawa. Następnie naszym zadaniem jest ozdobić ją. Chciałabym Wam zaproponować, abyście użyli tego, na co macie ochotę. Nie wiem, co macie w domu, może to być mazaki, kredki, farby, jakieś dziurkacze, guziczki kolorowe, tasiemki kolorowe, liście, ponieważ jest piękna jesień, jakieś kwiatuszki, ozdobne kartki. Ja użyłam nawet kiedyś z dziećmi makaron i naprawdę wyszło to bardzo ładnie, różne wzory makaronu, mogą to też być przyprawy, według Waszego uznania i oczywiście za zgodą rodziców. Potrzebujecie też do tego, w zależności od tego, co wybierzecie, klej albo dwustronną taśmę klejącą. I zabieramy się do roboty. Ja wypróbowałam, jakby to wyglądało z kwiatuszkami, ale zdecydowałam się ostatecznie na wersję z liśćmi i kwiatuszkami, ponieważ jest jesień. Wybrałam trochę mało aktualne zdjęcie, ale muszę Wam się przyznać, że niestety nie mam dużo zdjęć wywołanych w ostatnim czasie. A wydaje mi się, że to jest taka bardzo dobra pamiątka, żeby właśnie dziadkom sprezentować Wasze zdjęcie. Możecie też położyć u siebie w pokoju zdjęcie z dziadkami. Pamiętajcie, żeby być, bo to jest najważniejsze. Czyńcie dobro, szczególnie tym swoim najbliższym. Chciałabym Cię zachęcić, abyś dzisiaj porozmawiał ze swoimi bliskimi, z tymi, którzy żyją, o tych, których już nie ma. Ponieważ to, jakim jesteś człowiekiem, zależy też właśnie od tego, jak Twoi dziadkowie wychowali Twoich rodziców, jak Twoi pradziadkowie wychowali Twoich dziadków. Zapytaj Twoich rodziców o nich. Zapytaj i spędźcie wspólnie czas. Wykorzystuj czas, póki żyją. A także módl się o nich, szczególnie dzisiaj. I do modlitwy chciałabym Was teraz zachęcić. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty z martwych wstałeś i żyjesz. Dziękujemy Ci za to, że Ty nas prowadzisz w ciemnościach, że Ty nas karmisz, że Ty jesteś dobrym pasterzem, który nas ochrania. Dziękujemy Ci za to, że prowadzisz nas po wszystkich drogach, a także dodajesz nam siły, byśmy mogli wydawać dobre owoce. Panie Boże, dzisiaj Ci chcemy podziękować za wszystkich tych, którzy żyli i którzy mieli wpływ na nas i na naszych bliskich. Za to, że dzięki ich przykładowi możemy się także uczyć o Tobie. Panie Boże, pobłogosław nas, naszych bliskich, daj nam dobry czas razem. I wysłuchaj, kiedy jako Twoje dzieci wołamy: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Życzę dobrej niedzieli i błogosławionego tygodnia. Do zobaczenia.